Powinno być na pewno szybciej, nie było. Miejscami wydawało się, że jadę szybko, a jechałem dużo wolniej niż mi się wydawało. Nie wiem, musimy poszukać rozwiązania, żeby poprawić tempo. Na pewno powinniśmy być w pierwszej 15, jesteśmy około 20-25 miejsca, także jest kiepsko raczej. Mnie ciekawi zmiana samochodu, bo miałeś bardzo szybką Evo 9 i w sumie chyba dobrze się w niej czułeś. Zmieniłeś auto na Evo 10, z tego co krążą plotki, to jest treningówka rzeźnika. Czy to dobra zmiana? Na razie wygląda, że nie. Myślałem, że będzie szybciej, a na tych wąskich partach ten samochód jest ciężki w prowadzeniu. Jest szeroki, wydaje mi się, że jest wolniejszy. Dziewiątką bym na pewno pojechał szybciej. Aczkolwiek tu jeszcze mamy problem z zawieszeniem. Jeden amortyzator urwała się ustawienie. Nie mogliśmy go wyregulować, także to jest jeszcze mały problem. Myślę, że jak dojdziemy do zawieszenia, to będzie szybciej jeszcze. Poczekamy. Jak nie, to wracam do dziewiątki. Mamy to z 17, wjeżdżają Damian Łata i Michał Grudziński. Piąta załoga klasy Open N Mitsubishi Lancer Evo 10. Damian Łata, Michał Grudziński, piąta załoga klasy Open N.